jesteście gotowi na kolejną dawkę mazurka. Jest to jeden z moich ukochanych mazurków, Jaźwiec. Nazwa tego mazurka pochodzi od wybitnego skrzypka, słynnego na całą okolicę, Jaźwieca, który zafascynował tak wielu skrzypków, że dotrwało jego nazwisko do naszych czasów. Mój nauczyciel, pan Tadeusz Jedynak, podpatrywał go, pamiętał go i ten właśnie mazurek jest wzięty od niego. Mazurek zaczyna się od takiej pierwszej części, która jest tak naprawdę w dużym stopniu improwizowana za pomocą powtarzania tego motylu w nieskończoność. Ta część właśnie jest częścią improwizowaną i chciałam zwrócić Waszą uwagę na pewną bardzo charakterystyczną rzecz w tym rodzaju muzyki, mianowicie kładzenie akcentu na drugą nutę na smyczku. Czyli nie gramy. Tylko. Jest to bardzo charakterystyczne dla tej muzyki. I jakie sposoby ćwiczenia mogę zaproponować na takie granie? Utwór jest na 3, więc może na początek taki sposób. Gramy 3 nuty. I kiedy już wbijemy sobie na jednym smyczku, i kiedy już wbijemy sobie do głowy ten podział, zapamiętujemy akcent raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy, ale smyczek zmieniamy po 2. I tak dalej. Nie jest to łatwe, naprawdę wymaga to uwagi. W ten sposób jakby ćwiczymy mózg do grania w taki sposób. Jak to potem występuje w Jaźwiecu? Jeśli chodzi o ozdobniki, to wszystkie prawie dźwięki poprzedzamy taką przednutą. Nigdy nie gramy, tylko raczej... To jest pierwsza część. W tej części można dodać następujące ozdobniki, które mają za zadanie jeszcze zwiększenie takiego dramatycznego efektu tej melodii. To jest taki bardzo częsty u kajoków w tym regionie muzycznym motyw dodawania czwartego palca ponad melodią, która jest podstawowa, bo podstawowa melodia to jest
a my dodajemy go ekstra, tak, żeby jeszcze zwiększyć wrażenie u słuchacza. I też nie, dodajemy go tak jakby na słabszej części taktu. Nie jest to ta ta, tylko ta 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 ra ta 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 ra ta 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 ra ta ti ta ti ta. Tutaj to zejście z góry, które w podstawowym wariancie brzmiałby... Często ogrywamy w sposób taki, że dodajemy dźwięk u góry i na dole. Teraz przechodzimy do części drugiej. Część druga jest bardziej techniczna i jest to tak naprawdę taki oberek. Więc druga część ma takie podczęści. Pierwsza podczęść. Przy czym zwróćcie uwagę znowu, że to nie jest... Nie ma czegoś takiego, tylko jest akcentowanie drugiej nuty na smyczku. Powiedzieć, dlaczego w taki sposób się grało, no ale jest to właśnie stylowe w tym regionie, takie akcentowanie słabszej części na smyczku drugiej. Teraz druga podczęść. Ta część przechodzi płynnie w część trzecią. I tu właśnie jest bardzo ciekawy zabieg, taki melodyczny, który gramy na takim zniżonym gis, a podwyższonym G. Jeśli chodzi o smyczek, bo on tutaj jest chyba najtrudniejszą sprawą, to wygląda to tak. A w przyspieszeniu. Mazurek jest faktycznie ciekawy i trudny. I tutaj ciężko jest nawet opowiedzieć o wszystkich możliwościach, ale oprócz tego, że jest to taki mazurek w pierwszej części ciągły, a w drugiej bardzo dynamiczny, co może sprawia, że jest taki charakterystyczny, dodam, że można jeszcze w pierwszej części wprowadzić takie rytmizowanie, czyli... W przeciwstawieniu do tego ciągliwego grania, że tak powiem, czyli tego... Dodajemy tutaj takie, trącamy inne struny po to, żeby właśnie wzmocnić wrażenie tego mazurka. No i życzę Wam teraz udanych ćwiczeń z tym mazurkiem.